smakkujaw.pl delikatne carpaccio z pieczarek i rzodkiewki. Przygotuję dzisiaj pyszną przekąskę. Będzie to carpaccio pieczarkowe, a zatem będziemy potrzebowali około 20 deko pieczarek, kilka rzodkiewek, odrobinę zielonego szczypiorku. Wykorzystamy także kiełki brokułowe i doprawimy naszą potrawę świeżo zmielonym pieprzem kolorowym oraz solą. Ja proponuję podać tą przekąskę jako przystawkę przed daniem głównym. Mam już przygotowane pieczarki. Ja je obrałam delikatnie z tej wierzchniej skórki. Pamiętajmy, że jak przygotujemy, podajemy pieczarki na surowo, ich nie myjemy, dlatego że po pierwsze to one ściemnieją, poza tym nasiąkną wodą i nie będą takie chrupiące. Pieczarki kroimy na plasterki, takie mniej więcej 2 mm. Oczywiście musimy zaopatrzyć się w nóż, który jest ostry. Robimy to w miarę delikatnie, żeby nie uszkodzić pieczarki, bo wtedy ona nie będzie tak ładnie wyglądała. Nasze pyszne carpaccio pieczarkowe mamy już gotowe. Rzodkiewki pokroiłam w plasterki i tak poukładałam. No, rzodkiewka i pieczarka na przemian, ale to już zależy od własnej Państwa inwencji. Ponieważ przystawka jest bardzo delikatna, solidnie solimy. O, tyle już będzie akurat. Okruszam świeżo zmielonym kolorowym pieprzem. Też taką dosyć sporą porcję. Nasze carpaccio posypię delikatnie kiełkami brokuła. Zielonego szczypiorku i nasze pyszne carpaccio mamy już gotowe. Jest naprawdę smaczne. W Polsce znamy pieczarki głównie jako smażone, czy też robimy zupy, kremy z pieczarek, a ja proponuję zdrową, pyszną, chrupiącą pieczareczkę na surowo, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.